Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten wyjątkowy czas, bo właśnie dziś, 13 września, chciałoby się powiedzieć grudnia, bo też trudna data, ale 13 września rozpoczynamy obchody 85. rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim. To, co wydarzyło się 85 lat temu, w tym miejscu, na tym terenie, naprawdę dotknęło nas bardzo. Do dziś Polska jest inna. Jaka by była, gdyby nie 1939, tego nigdy się nie dowiemy. Ale dziś, w sposób naprawdę wyjątkowy, chcemy uczcić tę datę tych ludzi, którzy walczyli, którzy nie chcieli się poddać, pomimo wszystko. Dziś wyjątkowy koncert patriotyczny, pierwszy, można powiedzieć, podczas tego typu obchodów. Wystąpią już, z nami są na scenie. Jest to zespół muzyczny Centrum Aktywności Seniorów, który rozpocznie cały koncert. Będzie także chór Tomaszowiacy. Będzie pan Kazimierz Gruszka, który myślę zachwyci nas pięknem samej muzyki, miłością do tej muzyki. Ale są z nami także goście z zagranicy, z Grzegorzewa. Wystąpi chór Grzegorzanie, a także młodzież z gimnazjum w Grzegorzewie. To będzie piękny koncert, który pokazuje, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednością. Z różnych krajów pochodzimy, jesteśmy różni, różną mamy historię, ale łączy nas miłość do naszej ojczyzny, do tego, że jesteśmy braćmi. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowy koncert. Nim rozpoczniemy, chcę także przywitać Państwa bardzo, bardzo serdecznie, bo jest to dzień, w którym, myślę, świętować będziemy wszyscy, przypominać tę historię dość trudną. Witam także Pana Burmistrza wśród nas, Pana Wojciecha Żukowskiego. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Witamy także zastępcę burmistrza, panią Renatę Miziuk. Witamy pana Dariusza Grecha, dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury. Witam także panią Monikę Nosę, która jest odpowiedzialna za to, że nasi goście z Litwy właśnie tutaj są. Witamy oczywiście naszych serdecznych gości. Oni więcej o sobie jeszcze powiedzą tutaj, będąc na scenie, więc nie będę zabierała czasu, ale o głos poproszę także pana Wojciecha Żukowskiego. Mówi, że nie, ale wcześniej mówił, że tak. Moi drodzy, no cóż, pełniąc funkcję burmistrza trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Wspólnie z moją zastępczynią wróciliśmy dosłownie 3 minuty temu z Lublina, ale nie o tym chcemy mówić. Chcemy teraz tym koncertem i w najbliższych dniach przywołać pamięć wydarzeń sprzed 85 lat. To nie świętowanie, bo to jest raczej kategoria pamięci, upamiętniania tych tragicznych wydarzeń, o których Ewa Monastyrska powiedziała, więc wydarzeń, które do dzisiaj kładą się cieniem, jeżeli mówimy o tym, jak straszne decyzje potrafią podejmować ci, którzy rządzą państwami. Mówimy o roku 1939, mówimy o totalitaryzmie niemieckim, o faszyzmie, ale pamiętajmy też, że 17 września totalitaryzm komunistyczny podjął decyzję, aby Polska zniknęła z mapy Europy, aby Polskę ponownie pozbawić niepodległości. I te wszystkie straszne wydarzenia, które temu towarzyszyły. Towarzyszyły podczas walk wrześniowych, ale później podczas strasznych wydarzeń i dni, i miesięcy, i lat II wojny światowej i okupacji. One dotknęły nas wszystkich. Dotknęły wszystkich, którzy wtedy żyli w Europie, zresztą nie tylko w Europie. My w Tomaszowie pamiętamy. Pamiętamy o wydarzeniach, które dotyczyły tego terenu, dotyczyły ziemi tomaszowskiej i związane są z bitwami pod Tomaszowem Lubelskim. Historycy określają, że rozpoczęły się 17 września, a więc gdy polski żołnierz stawał do walki
podczas kolejnych batalii wrześniowych wiedział, że już nie tylko przeciwko Niemcom przychodzi mu walczyć, ale też przeciwko wojskom sowieckim. Ale nie poddał się. Nie poddał się i ja pamiętam zawsze, pamiętam, gdy przeczytałem słowa generała Wincentego Kowalskiego, dowódcy grupy operacyjnej Wyszków, który został zapytany, jaki był sens? Jaki był sens stawać do walki, kiedy szans na zwycięstwo nie było żadnych? Odpowiedział, był głęboki sens. To była walka o honor żołnierza polskiego. I właśnie w podziękowaniu za tę walkę o honor spotykamy się, aby powiedzieć im i tym wszystkim, którzy stanęli wtedy do walki. Pamiętamy, jesteśmy wdzięczni, bo na waszej barce budowaliśmy wszystkie drogi do niepodległości. Chcielibyśmy dalej żyć w niepodległych krajach, w Polsce, Litwie. Pamiętamy o Ukrainie, która walczy o niepodległość i właśnie tym wszystkim dedykujemy koncert, który wpisuje się w obchody 85. rocznicy. Ja chciałbym ze swojej strony powitać wszystkich Państwa, ale myślę, że jeszcze raz w szczególny sposób powitajmy naszych gości z Grzegorzewa, naszych przyjaciół z Grzegorzewa. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście z nami od wielu lat i Wasza wizyta dzisiaj, jestem przekonany, że będzie kolejną kartą w naszej współpracy, w naszej przyjaźni. Bardzo dziękuję za obecność chórowi Tomaszowiacy. Jesteście zawsze tam, gdy jesteście potrzebni. Bardzo Wam dziękuję i witam Was bardzo serdecznie. No i witam reprezentantów Centrum Aktywizacji Seniorów. To nie powiem, że jest Was debiut, bo już zadebiutowaliście, ale cieszę się, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję. A wszystkim Państwu życzę wzruszeń, życzę też wspomnień i takiego przeniesienia się do tych wydarzeń, o których w najbliższych dniach będziemy dosyć dużo mówili, ale trzeba, bo tak być powinno. Ewie gratuluję tej biało-czerwonej kreacji. To nie przypadek. Koncert patriotyczny. Życzę Państwu miłych wrażeń. Dziękuję bardzo serdecznie. Centrum Aktywizacji Seniorów i Zespół